Co się dzieje w polskich sklepach? Dlaczego ceny tak drastycznie rosną? Ludzie się pytają, jak to jest możliwe, że nawet piwo w Polsce jest znacznie droższe niż w Hiszpanii, mimo to, że jesteśmy bardzo piwnym krajem. Wczoraj zrobiłem analizę, z której wynika, że piwo jest znacznie tańsze w Hiszpanii, jeżeli się chce, lub w tej samej cenie. Nawet piwo mamy droższe lub w tej samej cenie co w Hiszpanii, mimo to, że Hiszpanom można płacić dwa razy więcej minimalnie niż Polakom, bo Polakom można płacić dwa razy mniej, prawda? Polakom się płaci minimalną dwa razy niższą, mniej więcej, aniżeli Hiszpanom, czyli Oszą może im płacić, musi im płacić dwa razy więcej minimalnie niż Polakom, ale ceny mają takie same albo nawet niższe. Nawet piwo. Co więcej, w ostatnim filmie przecież doszliśmy do tego, że właściwie nie ma, nie można na stronie Oszą znaleźć ofert piwa, nie ma ofert wina, pewnie ofert wódki też nie ma. Dlaczego nie ma? Nie wiem, chyba polskie prawo zabrania mieć oferty piwa, wina na polskich stronach. Polskie ubeki zabroniły Polakom patrzeć, po ile jest piwko. Szanowni Państwo, tak więc wiemy, że do chleba, wody, kawy, bananów, pomarańczy, mąki, wody, mleka, ryb, jaj, sera, cukru, oleju, ziemniaków, ryżu, kurczaka musimy dodać piwo. Piwo, że jest w tej samej cenie lub nawet niższej cenie aniżeli w Polsce. Jak to jest możliwe? Jedynie tylko szynka ma ceny mniej więcej 10, 20, 30, 40% niższe aniżeli we Włoszech. Tylko ta nasza szynka tania pod te 30 czy 40 zł za kilo ma dużo do życzenia ze względu na to, że bardzo często jest napompowana wodą, solą i innym gównem. Taka jest prawda, więc trzeba się zastanowić, czy ich szynka też jest gówniana, czy nasza też jest gówniana i rzeczywiście po prostu mamy 30% tańsze szynki, no ale dalej zarabiamy dwa razy mniej. U nas płaca minimalna 3000 zł, u nich płaca minimalna 6000 zł, prawda? A gdy euro się zawala, to jeszcze więcej to nam wychodzi przecież, prawda? Bo jeżeli w Hiszpanii płaca minimalna, no przecież euro teraz się zawala, przepraszam, złotówka się zawala, no wczoraj było euro po 4,7, teraz dalej się zawala, trochę się umocniło i się zawala znowu do 4,7. 4,7 razy 1,2 tysiąca euro. Hiszpanowi, jeżeli się płaci 1200 euro, to jest tam płaca minimalna mniej więcej na rękę, to jest 5640 zł. A Polakowi można płacić 2900 bodajże, czy 2800, czy tam 3000 zł w Oszą, czy tam ileś i tyle wielu ludzi dostaje. Jak to jest możliwe, że Polak zarabia dwa razy mniej, a nam się opowiada, że Hiszpania to jakiś bieda kraj w ogóle upadający tam... No dziwne, że upadające elektrownie atomowe mają, lotniska mają, wielkie stadiony mają, szanowni państwo, gazu nie muszą używać, bo mają ciepło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to niby upadający? Ceny niższe mają niż w Polsce lub w tej samej, na tym samym poziomie, ale płaca minimalna wynosi dwa razy więcej niż w Polsce na rękę. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, szanowni państwo? I dalej pójdziemy po następny produkt, bo ludzie się pytają, poopowiadaj o tym, tylko że robię to pod osłoną nocy, no bo, szanowni państwo, w Polsce nie można publicznie rozmawiać o winie, piwie, wódce i czym tam jeszcze alkoholowa debata chce poruszyć. No nie można, bo jeszcze wezmą, że reklamujesz i cię tu zaraz do ciupy wsadzą, ale albo dadzą ci 55 milionów złotych kary za to, żeś śmiał powiedzieć piwo, wino. No szanowni państwo, w takim żyjemy ubeckim, czerwonym, obrzydliwym kraju, jeżeli chodzi o Polskę. Mężczyzna z mężczyzną nie może porozmawiać o piwku. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, weźmiemy, sprawdzimy wino. No w Hiszpanii o piwku można rozmawiać, szanowni państwo, o winku można rozmawiać. Oczywiście na polskim Oszą nie ma cen win, w ogóle nie ma ofert win, nie ma ofert oczywiście także piwa. Nie wiem czemu nie ma, myślę, że polskie prawo Oszą zabrania. I spróbuję jeszcze tylko wódki też nie ma, proszę zobaczyć, nie ma wódki. Od wódki umysł krótki, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, więc lepiej pić wino. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć.
Wracamy do El Campo, czyli odpowiednika Auchan, czyli tak, części wielkiego konglomeratu Auchan, prawda? El Campo się nazywa w Hiszpanii, w Polsce się nazywa Auchan, jest to część Auchan. Tak więc jedziemy i zobaczmy, szanowni państwo, jak wiemy, piwo w Hiszpanii po wczorajszym filmie można kupić po 2 zł, 2,20, 2,50, lepsze można po 3, 3,50, no ale znaczna część takich dobrych piwek jest mniej więcej po 1 euro, czyli w danym momencie, gdy euro jest zawolone, to jest 3,63, no ale gdy euro jest słabsze, to jest 4,40, a po średnim kursie euro 20 lat, bez tego okropnego wzrostu, no to jest 4,15. No ale sprawdźmy winko i widzimy, szanowni państwo, tutaj wina. Ale te wina, które widzimy w kartonie, to nie są takie kartony, wiecie, to się Polakom tylko Jabole sprzedaje w Polsce, prawda? To nie są wina Jabole, to są normalne wina, bo podejrzewam, normalne wina, prawdziwe wina, a nie Jabole. Tam chyba, ja nie widziałem, że w Hiszpanii, to nie jest chyba Jabol, tak mi się wydaje. To nie są Jabole, wiecie, tam po prostu jest coś takiego jak wino stołowe. Widzimy, stołowe białe bez oznaczenia, tak? To jest takie, wiecie, rolnik robi wino i tyle, tak jakby rolnik robił piwo. Rozumiemy to? Tak? Czyli wyobraźmy sobie, mamy rolnika i rolnik na miejscu robi sobie piwo, tak? Czyli rolnik ma jakieś kadzie, na miejscu robi piwo i to piwko sobie po prostu szybciutko sprzedaje lokalnie, a nie przez jakieś zasrane, wiecie, hipermarkety i dyskonty, które tego nie chcą i nie sprzedadzą i sobie sprzedaje lokalnie. Ale widzicie, w Hiszpanii można sprzedawać, szanowni państwo, lokalne winko z lokalnych, szanowni państwo, z lokalnych, od lokalnych rolników i winiarzy i winiarni. Proszę zobaczyć, jakie to jest tanie. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, jakie wino w Hiszpanii jest tanie. No ale u nich też jest piwo tanie. Proszę zobaczyć. 94 centy za litr. Ile? Po normalnym kursie to jest 4,30 za litr wina. Gdzie w Polsce kupisz stołowe wino po 4,30 za litr? To jest takie wino stołowe. Tak? Tu mamy 83 centy za litr. Proszę zobaczyć, 83 centy za litr. 1,59, prawda? I państwo, jeżeli państwo myślą, że nie da się porównać tego do win w Auchan, ja wiem, jakie są wina w Auchan, bo szanowni państwo, ja wina piję bardzo długo już, no. Dziesięciolecia. Dziesięciolecia. Tak więc ja znam ceny win w Polsce, prawda? W Polsce nie ma dobrych, tanich win. Były chwilowo, najtańsze wina w Auchan, jakie były, to były po 13-14 zł, one znikły. Teraz najtańsze wina to są czasem może coś za 17, 18, 19. To znika, nie ma. Czyli co to oznacza? Że jeżeli mamy wino w Auchan, najtańsze, jakieś takie, które w ogóle da się wypić, żeby się nie chciało wymiotować. Bo o to chodzi, jak ja na przykład sprawdzam jakość wina. Ja sprawdzam jakość wina tak, że jeżeli mogę wypić butelkę i na drugi dzień dobrze się czuję, tak? Nie mówię, że w nocy, tylko tak wypiję sobie pod wieczór butelkę wina. Nie ma z tego. I wiecie, jak gdzieś tam, no nie mówię, że codziennie, bo nie. Tylko mówię, że jeżeli wypiję, jeżeli piję wino i wypiję butelkę czerwonego, wytrawnego czy półwytrawnego wina i na drugi dzień się dobrze czuję, czyli nie mdli mnie, to znaczy, że to jest dobre wino. Jeżeli mnie mdli, to znaczy, że to jest niedobre wino. Prawda? No i generalnie bardzo tak często jest, że tanie wina po prostu są dobre i po nich można wypić sobie literek wina czy 0,75 litra wina i jest fajnie, prawda? Jest miło i fajnie. No my Polacy nie jesteśmy do tego w znacznej części przyzwyczajeni do picia wina. No ja lubię wino, szanowni państwo, pijam wino. Nie jestem jakimś smakoszem winnym, no ale na winie no po prostu pijam wino, no szanowni państwo, no pijam wino tak jak się pija wino, no pijam wino tak jak pijają wino, no nie jak Francuz czy jak Hiszpanin, czy Hiszpan czy jak Włoch, nie w ten sposób, tak, no ale pijam wino ponadprzeciętnie niż zwykły Polak, bo zwykły Polak zazwyczaj czerwonego wina nie pije, prawda, nie pija półwytrawnego jakiegokolwiek wina, bo my na miejscu mamy niedobre wina, a właśnie dlatego nie pije win, bo wina mamy drogie, bo wina mamy drogie. Wina mamy drogie i żeby lubić półwytrawne czy wytrawne wino, no to trzeba je, po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, prawda? Trzeba się do tego przyzwyczaić za młodu, trzeba mieć to po prostu, za młodu się przyzwyczaić, tak? To sprawdzamy w takim razie, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wino,
O wino, o wino, o wino, o wino, o wino, o wino, o wino, tak? No, widzimy, następny. Pieciu, popatrzmy, taki baniak. Kupujesz wino, czerwone wino stołowe, wina z Bajas, prawda? Jeden, ja się nie znam na tych tanich winach w Hiszpanii, to widzimy w butelkach, no ale widzimy, że to jest wszystko, wiecie, lokalne, winko, to idzie, wiecie, szybko, młode, tu, 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 tu i jest wineczko, prawda? Bardzo często, bardzo fajne, bardzo dobre. A to nie są jabole. Szanowni Państwo, to nie są jabole, a jak są to jabole, no to przepraszam, ale to nie są jabole. No tylko Polakom się wciska jabole, które się nazywają wino. A jabole, Szanowni Państwo, to powinno być napisane, że to jest trucizna, a nie wino. A więc jedziemy, Szanowni Państwo, przejdziemy te najtańsze wina stołowe, przejdziemy te najtańsze. No i teraz zaczynają się takie wina, coś co sobie my Polacy wyobrażamy jako naród. No i te takie wina zaczynają się już, proszę zobaczyć. One się zaczynają mniej więcej już, widzimy, takie butelkowane z korkiem, prawda? Po prostu. Wiecie, to no, takie butelkowane z korkiem, to po prostu bardzo często takie same jak te u góry w kartonie, tylko po prostu butelkowane z korkiem, prawda? Znaczy, czasem ono jest po prostu wkładane od razu, a czasem niektóre są butelkowane, prawda? Ale to wtedy jest droższe i tak dalej. Tak to wygląda. Że o to chodzi, że płacisz za korek i za... Płacisz za leżakowanie, czy ja się nie znam na winach generalnie, wiecie, znaczy się znam się, znaczy pijam na pewno ponad przeciętnie niż się jest zwykły Polak, no bo my to nie jesteśmy, nasz naród nie jest przyzwyczajony do picia wina jako tako. My po prostu wpijemy piwo, wódę i tyle. I proszę zobaczyć, mamy tych wódkowych tyle wyborów, tak? Wyrobów. No, ale jedziemy, sprawdzamy wino, szanowni panowie. Widzimy, sprawdzamy wino, wino. No widzimy, wino mamy, widzicie, bardzo dużo win jest po 1,71 za litr, tak? 1,71 za litr. 1,71, 1,71 za litr przy kursie 4,4, no to jest 7,52, przy kursie 4,2, no to jest 7,18, przy okropnym dzisiejszym kursie 6, to jest 7,86, tak? Czyli widzimy, że tam litr wina, szanowni państwo, no widzimy, no butelka wina za 1,28, prawda? Tutaj mamy butelkę, widzicie, tutaj dobra, nie, tutaj mamy jakąś butelkę, widzimy, wina litrową za 1,98, za 8 zł, tak? A u nas, a w Auchan, najtańsze wina jakieś czerwone, prawda, wytrawne i tak dalej. No ile kosztują, szanowni państwo? No 20 zł kosztują, 18, 19, 20, prawda? I tyle. A tutaj widzimy, że są winka, widzimy, tutaj jest olej, ocet winny. Dalej jedziemy po winka, prawda? Widzimy. Tutaj mamy takie winka i widzimy, że te wino, na przykład za 3,98 jednostka, no to 3,98, 3,98 razy 4,4, no to jest 17 zł. No to jest polska cena, prawda? No to jest najtańsza, ale nam się wydaje, jak tu patrzymy na tą stronę, że to jest drogie wino. Szanowni Państwo, że to jest drogie wino, tak? No bo tu jest 3,98, a u góry był litr za, wiecie, 1 euro, prawda? Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, Szanowni Państwo, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jakieś czerwone bym znalazł. Tutaj mamy białe wina, z tego co widzimy. Wiecie, ja się na tych winach hiszpańskich nie znam, ja nie wiem, jakie oni tam robią, co oni tam robią, ale widzimy, mamy coraz droższe. I tutaj widzicie, one są droższe i one strasznie drogo wyglądają, no ale widzimy, że wino jest na przykład po 5,94, 5,94 razy 4,4, no to jest 26 zł, nie? No 26, no u nas po 26 zł są te wina i u nas ludzie kupują, a tu się już wydają po 26 zł w Hiszpanii, gdzie się zarabia dwa razy więcej, że są drogie, są z wyższej półki wina. No, a nam się wkręca, że to są najtańsze wina, bo po co Polakowi tanie wino sprzedawać? No, przecież po co? No po co Polakowi tanie wino, szanowni państwo, sprzedawać? Przecież po co Polakowi? O, widzimy tutaj mamy, proszę zobaczyć. Czerwone z do Karinena. Proszę widzieć. Za funcika. Jedno całe winko. Widzimy? Funt, euro, przepraszam. 1 euro. No 1 euro. Za 700. No 4,40 za butelkę. Szanowni Państwo. Nie wiem, czy lura, czy nie. No ale 4,40. No gdzie w Polsce znajdziesz butelkę wina za 4,40? Czy tam 4,20? Czy 4,50? Zapomnij. Zapomnij. 1 euro. Szanowni Państwo, 1 euro. No ale to nie jest, no nie oszukujmy się, dlaczego tam wino jest tanie, bo tam jest ciepło i tam wino się pije od zawsze. U nas jest zimno, wina się nie pije. No ale widzicie, nawet piwo mamy droższe niż oni.
albo w tej samej cenie, bo oni mają po 2,20, 2,50 na złotówki, po 3, 3,50 maset mają tych piw. A u nas piwa teraz w wszystkich tych dyskontach i w tych Auchan, no to większość tych piw to tak minimum 3,54 zł kosztuje, prawda? Już te tanich piw w ogóle nie ma prawie. Tak jak ja chodzę na przykład po tych sklepach i patrzę, co się dzieje, tak? No i widzimy, no tutaj widzicie, no zaczynają się takie wilka 2,20, no ale to 2,20, no to jest 9 zł. Albo tu 1,99, no to jest, wiecie, no 9 zł, szanowni państwo, no 9, 8,50, 8, prawda, w zależności od kursu. Widzimy, 3,79, no to jest 17 zł, czy tam 16, tak? I to się wydaje drogo. No tam się po prostu wino piwieje za eurasa jedno albo za 2 euro. No jak kupisz wino sobie za czwórkę, no to pewnie jesteś, wiesz, koleś, prawda? Takie za 8 czy 9 euro kupić, no to już, oj, to chyba no najlepszą randkę to już dziewczyna twoja. O, widzicie, jedziemy. $6,29, $4,98, widzimy $4,98, $2,99, $2,99. Widzimy, i tutaj takie już drogie, 5,95, po 20 zł, po 3,95. Przejdziemy, po prostu zobaczymy, bo nie będę wchodził na polski Auchan, bo polskiego Auchan nie ma. Nie ma wina, widzimy, 2,94. No cała masa win po 10 zł, po 8 zł, po 7 zł za butelkę. A wszystko, co ponad 10 zł, to takie lepsze, a po 15 to jeszcze lepsze, a po 20, czyli 5 euro, no to już super, a po 25, no to widzimy, no to, a po 10 to już chyba na prezenty dają, nie wiem, na 30-lecie małżeństwa chyba ludziom. Nie. Popatrzmy, no najdroższe wina to tutaj są po 7, 8, popatrzmy, jakie tutaj, popatrzmy, ile tutaj tanich wyskoczyło. 1,78, prawda? Wino czerwone z butelką do nie. Popatrzcie, 1,69, prawda? 2,18 i one już wyglądają dobrze. Dlaczego, szanowni państwo, nie mamy tyle wina taniego w Polsce? Dlaczego? I oni mają wina w cenie naszego piwa. Szanowni państwo, w Hiszpanii wino kosztuje tyle, co u nas piwo jedno, tak? No bo 8 zł, no teraz te piwa takie dobre, no to kosztują 7-8 zł, prawda? No to przecież to jest chore, tak? A ludzie zarabiają 2900 czy tam 3000 zł. Kto nam to robi? Szanowni państwo, ja powiem wam, kto nam to robi. To nam robi nasze własne państwo razem z zagranicznymi korporacjami. Oni nam to robią. No, różowe wino, 7,74 i tu już jest drogie, prawda? Tu też mamy różowe za 3,95, no 3,90, czyli 16 zł, tak? Patrzcie, różowe wino za 2,50, za 10 zł różowe wino, no. Różowe wino za 10 zł, no przecież to jest... No a u nas ile różowe wino najtańsze? Dwie dychy. No dwie dychy, tak? No tu też mamy różowe po dwie dychy, tak? Widzimy, tu już są takie różowe, jakieś różne... Popatrzcie, jakie to stanie. Mówię wprost, życie... W Polsce w danym momencie, na tych zasadach, jeżeli tak dalej pójdzie, to jest jakaś totalna bezsensowna, no, 3,25, 3,74, prawda? I to są drogie wina. I popatrzmy, 3, na końcu 2,95, 3,20, po 10-12 zł, tak? No gdzie u nas wina po 10-12 zł? Tam gdzieś znajdziesz w jakimś dyskoncie po 12 zł przy zakupie trzech, ale to takie najgorsze tam jest, prawda? A tutaj pewnie jakościowo 3 razy lepsze za tyle samo, tak? Szanowni państwo, można stwierdzić, że wina w Hiszpanii są 2, a nawet 3 razy tańsze, a nawet 4 razy tańsze niż w Polsce. A Hiszpania leży tu, niedaleko. Szanowni państwo. Naprawdę, to co się tutaj dzieje w Polsce, to że nawet nie jesteśmy w stanie porównać na tej gazetce tego sklepu Auchan tych win. To jest przerażające. Mnie to ogólnie przeraża, bo to jest bardzo smutne, bo dla mnie Polska to nie jest kraj do życia, szanowni państwo, już dawno, tak? Ceny mamy, szanowni państwo, w sklepach ceny już są wyższe niż w Hiszpanii. Już są wyższe. I będą jeszcze wyższe, a płace nie będą rosły, bo jakby miały urosnąć, to by już urosły. Nie będą rosnąć, szanowni państwo, płace w Polsce, bo gdyby miały urosnąć, to by już urosły. Szanowni państwo, naprawdę to nie jest już śmieszne, bo jak patrzę na te winko, to się denerwuję już sam. Przepraszam, wezmę łyczka herbatki.
Już herbatkę wypiję, bo jest noc, wieczór. Sobie herbatkę wypiję. Popiłem tą całą gorycz czarną herbatą bez cukru. Gdy byłem dzieckiem, lubiłem herbatę z cukrem, a teraz lubię bez. Nie wiem, dziwne. Z cukrem bym nie wypił. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Bardzo proszę o subskrypcję. Połowa moich subskrybentów ogląda wszystkie filmy prawie. Znaczy się, połowa oglądaczy subskrybuje. Na innych kanałach nawet 90% ludzi nie subskrybuje. U mnie bardzo dużo subskrybuje. Dlatego zapraszam do dołączenia do subskrybentów. Nie trzeba się bać. Wystarczy kliknąć i będzie subskrypcja. A przede wszystkim zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów. I dołączyłem, Szanowni Państwo, w opisie wszystkie filmy na temat cen w Auchan do tego filmu. Dlatego zapraszam do obejrzenia wszystkich filmów, żebyście je obejrzeli, żeby odgonić tą głupotę w naszym narodzie. Żebyśmy nie byli takimi ostatnimi frajerami, Szanowni Państwo. Obejrzyjcie, rozpowszechniajcie to, bo to, Szanowni Państwo, my jesteśmy okłamywani do takiej pompki, ale my się sami dajemy. No jeżeli ludzie, Szanowni Państwo, oglądają telewizor, jeżeli ludzie oglądają, czytają sorosowskie media po polsku, jeżeli ludzie czytają, oglądają partyjne telewizje, wiecie, czy rządowe, jeżeli ludzie oglądają telewizje polskie, które udają polskie, a są tak naprawdę z zagranicznego kapitału, które nam wciążają głupoty totalne, skończymy źle, a właściwie, niestety, właśnie skończyliśmy. Pozdrawiam.